ale pozostanie. Rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, bo Jelenia Góra na kulturę stawia coraz mocniej. Stawiam na kulturę, ale stawiam także na organizacje pozarządowe, czego świadectwem jest ta kwota, którą w tym roku przeznaczyliśmy na otwarty konkurs ofert. W zeszłych latach oscylowała w okolicach 40 tysięcy, w tym roku 100 tysięcy złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota wzrosła 2,5-krotnie. Co też będzie, mam nadzieję, skutkowało ilością i jakością tych wydarzeń kulturalnych. W porównaniu do innych miast tej wielkości, a nawet większych od nas, to Jelenia Góra w przeliczeniu na jednego mieszkańca znacznie więcej przekazuje środków na kulturę niż w tych innych miastach. Na Dolnym Śląsku jesteśmy chyba drudzy po Wrocławiu. W tym roku kwotą maksymalną było 12 tysięcy złotych i ta trafiła m.in. do parafii ewangelicko-augsburskiej w Jeleniej Górze, której organy latem wybrzmią ponownie. Ale nie zabraknie także muzycznych eksperymentów. Będzie na pewno też połączenie z trąbką barokową. Jest to piękny instrument w kotlinie jeleniogórskiej, drugi co do wielkości. Posiada 2706 piszczałek. Jest to, można powiedzieć, perełka Jeleniej Góry i Cieplic. 25 lat istnienia obchodzi w tym roku Teatr Maska. Co nie przeszło bez echa. Dobrze się stało, że dostaniemy jakieś pieniążki na to, żeby móc poświętować, ale to nie, że przeznaczyć to na różne dziwne rzeczy, tylko żeby Państwu, czyli widzom Jeleniej Góry i okolic, zaprezentować w trakcie spotkań teatralnych, mam nadzieję, tegorocznych jesienią, nasze dwa spektakle, właściwie trzy spektakle. Jeden, mam nadzieję, premierowy, który będzie przygotowany, ale to na razie niech pozostanie tajemnicą. Doceniono także inicjatywy, które rozwijają i upowszechniają kulturę muzyczną. Nasza działalność Ognisk jest zauważone, ponieważ w ogniskach muzycznych mogą się uczyć wszyscy, począwszy od 6-latków do ludzi w średnim wieku. W tym roku wyróżniono 15 organizacji i stowarzyszeń.